Drugi dzionek naszej wyprawy. Tak. Wczoraj udany, bardzo udany, a dzisiaj dopiero zaczynamy. Niedziela, ciepła noc, dzisiaj 18 stopni od rana, to nie to co wczoraj. Wczoraj było 10, byliśmy w polarach, a dzisiaj już krótki rękaw. Teraz tak, Mikołaj elegancko, kurtka do brodzenia, wielkie dzięki, plus 10 dobrań. I Bartek testuje kipery od Rafała, plus 100 dobrań. Zobaczymy jak to wyjdzie dzisiaj. Chłopaki od razu lecą na falę, ja z Wojtusiem będę tutaj rzeźbił po tych mniejszych dołkach delikatnych, żeby Wojtuś coś tutaj sobie przepnął i żeby było bezpiecznie. No i jak zwykle oglądajcie, jak coś będzie ciekawego, to na pewno w filmie również. No. I to na główną. Piękna. No, nie mały taki. Pięknym strążek wraca. O, ale śmignął. A no. O, jest. Ale nie, 20, 25 to będzie maks. No to wczoraj też, a dzisiaj już trochę kurczę gorzej mamy. Dzisiaj już widać, że zdecydowanie jest słabiej. No ale wczoraj kurka żłodna, tutaj było nas 7 oprócz nas. No i dzisiaj też już nie byliśmy pierwsi. No to te ryby też trochę są mocno przekute. Może to i dobrze. Leć do domku. Wpuszczak, wpuszczak, bez płetwy. No. Dobra, to miłego dzionka, łówcie sobie i ten. Jak coś złowisz ciekawego, to tak zobaczę na Instagramie. Maluchu, ale zobaczcie, ładny, wszystkie płetwy, elegancki, piękny pstrągal, mały, bo mały, ale ładny. Mały, bo mały, ale jest. Ta falka już jest tak tu przełowiona przez wszystkich. Fakt, że są tu ryby, cały czas są i będą. I coś tam będzie można złowić, ale to już nie to co wczoraj. Wczoraj był pogrom, a dzisiaj już dużo mniej, dlatego musimy zmienić miejsce, bo nie jesteśmy niestety dzisiaj pierwsi. I to już widać, jak ale widzieliście, jak ładnie wziął i uciekł w lewą stronę. A znowu przed nami 5 osób. Także po 5 osobach to już ciężej, dużo ciężej idzie. Po jednej osobie spokojnie można iść łowić. A tak jak przejdzie cały tabun ludzi, różne przynęty. No. Kurka wodna, no nie, no nie dojdę z tym dzisiaj do ładu. Patrz, no i co, i nic, wszystko niby dobrze. I wezmę do ręki i zaraz bach, znowu gdzieś się zapączę. Także dzionek fajny, pogoda fajna, słoneczko już świeci, jest cieplutko, w końcu krótki rękawek, tak, tak jak to powinno wyglądać, pełen relaks,
Jakieś rybki tam wpadają. I zaraz zmieniamy miejscówkę, postaramy się znaleźć, no nie wiem czy znajdziemy coś co nie było łowione, ale przynajmniej znajdziemy coś co było łowione dużo mniej. Bo tutaj gdzie my jesteśmy, to jest bardzo znany odcinek, wszyscy tu przyjeżdżają, tutaj jest ryba, tutaj jest zarybianie. No i dlatego każdy przyjeżdża sobie poćwiczyć. Za miesiąc mają być tutaj zawody. Coś 16-17, jakoś gdzieś tak muchowe. Także dopuścili pstrągów przed zawodami, żeby zawodnicy mieli co łowić i żeby nie było wstydu, że PZW nie zarybia. No, a my możemy skorzystać i sobie połowimy te ryby, trochę pokujemy je przed zawodami, żeby nie było tak ładnie, pięknie. Jak to zawsze się rysuje. No i też będzie fajnie. Szkoda, że tych większych jeszcze nie ma, kurczę. Gdzieś pochowane po tym sezonie zimowym jeszcze. Także walczymy z maluchami. Coś tu powinno jeszcze być, ale... Ale wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście, tą piękną akcję? Może jeszcze powtórzę, ale piękny pstrągal mi poleciał za nimfą. To nie ten. Tamten był dużo ładniejszy. Ten jest maluszek jakiś. Teraz go zobaczymy, czy to jest płetwy całe, wszystkie, ubarwienie ładne. Leć maluchu. Tam za kamienia wyleciał czarny cień za moją nimfą, a ja już byłem gotowy ją zwijać. I mu sprzed nosa zwinąłem. Zobaczymy jeszcze raz za tym kamieniem, czy wyjdzie. On podpłynął już tutaj prawie do mnie za tą nimfą, tak? Przypuszczam, że może być ciężko, żeby go teraz wyciągnąć jeszcze raz. Pewnie mnie widział. No, duża ryba. Cwana. Ach, szkoda, że to tylko takie jedne na ileś. O, tam powinna być ryba od razu. Nie wierzę, że tam nic nie się działo w takim fajnym miejscu. To lecimy jeszcze raz, kamyki. Nie no. Skuś się jeszcze raz. Kurka wodna, szkoda. Siedzi gdzieś schowany. A to już mógł być dzisiaj mierusek. Ale jeszcze raz od góry przelecę te falki. Szkurka wodna. No nie cierpię tego.
No, nie planowałem łowić, chciałem iść do góry, ale... No trudno. Czekaj, już cię wypuszczam, panie kolego. Też ładny, zobaczcie jaki kolorowy. Wszystkie płetwunie, calutkie. Naturalny. O! Ktoś tu ogonek miał taki. Skubnięty. Się zawsze dziwię rybom, jak one tu na tych falach siedzą. Taki mocny prąd, a one sobie spokojnie siedzą przyklejone do dna i jeszcze zdążą zaatakować nimfę. To jest najlepsze. O, tu jest też ładne miejsce. Może popłynął ciut wyżej i schował się tutaj gdzieś przy kamieniach. No tu jest ciekawa miejscuwa. Widzicie ten kamień? Przed tym kamieniem jest dosyć głęboki rowek. A w takim rowku może się czaić coś fajnego. Trzeba dobrze podejść. I tutaj ten teren przeczesać. Pa. Ajajaj, nieudany. Pierwszy nieudany. Leć po mamę. Po mamę miało być, a nie po brata. Widzę, że brat starszy trochę. Lepiej ubarwiony. Ojejku, jejku. Także widzicie, rybki są jakieś tam, pogoda fajna, jest przyjemnie. Ten czas nad wodą, ten, ten szum rzeki, ćwierkanie ptaków, coś wspaniałego. Po całym tygodniu siedzenia w mieście, w hali, na treningach, ten szum od tych piłek, od tego wszystkiego, od krzyków. I nagle lądujecie sobie nad taką rzeką. Sami, ze swoimi myślami. Coś wspaniałego. Polecam każdemu. To jest mega reset.
O, Bartek Maribona! Pięknie! Mówiłem, że to miejsce jest w miarę ciekawe. Ale lotnik. Chcesz fotę? Co? One wszystkie teraz tak. Chcesz fotę? Możesz chcieć, no to dobrze. O matko, ty już żeś go odczepił. To szybko. Nie mogę go. Jest taki mały. Dobra, masz na filmie. Dobra. A, jest. Ale mała. Ale to jest natural. No poznaję. Popatrz. Wszystkie płetwy całe. Złoty, ładny brzuszek. Widzisz, jakie kolory? To nie jest wpuszczak, ten srebrny bez kolorów. Tylko jest ładny. Tutejszy dzikusek. Tak dla mnie to jest pstrąg. No pstrąg, ale taki ładny. Pstrąg. Pstrąg, warka pstrąg. Jest? Ja. Mikołaj ciągnie. Miarka będzie czy nie? O, jeszcze go nawet nie zobaczyłem. Panie, daj mi szansę zobaczyć przeciwnika, co się mierzę. Ale taki całkiem ten. Wow. Nie! Spadł! A już szedłem nagrać ładniej ci go podebrać. Nagrywa się? Nagrywa się. A. Pora red taga jakiegoś. Na co pan złowił? No na tą nimfę tam co zawsze, tą różową główkę. Ale widzisz, nie z tego, tylko z nurtu, ze środka rzeki wzięło. Z krzaków zielonych. Siedzą po tych krzakach pochowane te ryby. Akurat jesteśmy w najlepszym miejscu, gdzie ryby powinny być, nie? Stoimy tutaj, zobacz. Jaki dołek przed nami, a my żeśmy tu weszli, jak pieprzy. Tutaj by się przydało mikronimfka. Na sznurze, na dalekim prowadzeniu. A to będzie 30 wyłącz na bobce. U, siedzi. Jest? Mikołaj ciągnie rybona. Ale fajnie, hops. I hops. To jest jak profesjonalny, to co tak co tu. Tak, i tak żeby ci spadł jeszcze, tak będzie profesjonalistycznie. Dobra, dawaj go trochę podciągnij. Chcesz fotę? Ale brzydki on jest, nie? No bo to wpuszczak, ewidentny wpuszczak. Czekaj, 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 jeszcze go nie ten. Ja muszę przyjść do ciebie, momencik, czekaj. Tam się wypnie, zaraz zrób szybko do zdjęcia. Dobra. Cyk, zdjęcie. Ale tu jest... Daj pan pałkę do ognia. Weź go, wypnij go od razu, nie tam. Zjadłem sobie takiego. Kurde, bym go sobie usmażył w panierce, tak jak pan kierownik. Po prostu bym go tak zabił. Ja bym go wziął i mu łeb urwał tylko. No już też wychodzimy. O, jaka tu ładna dziura.
Jakich krzakach? O po jeżynach jakichś, różach czy coś. A ja mogę swoim rozminowywać Afganistan. Niby to przeglane, ale to jak silny. Mają 100 milionów odporności na wodę. Bo jeśli nie oddychają, to też nie wdychają. Czyli nie przepuszczają wody od środka i od zewnątrz. Czy jak to się zleje, to się zamarynuje. Ja pierdzielę, ja tych kajaków teraz płynie. Opatrzcie, jeszcze nigdy nie miałem tak krótkiego skoczka. Mój skoczek zawsze miał jakieś pół metra. No dobry. Patrz, co ja mam na głównej. CS Killer. CS Killer. Wojtuś, wędka do góry. Jeźdź do góry od dawna. Ale ci łota koda już. A ja wiem. Wiesz, to Odra by była. Oby na Odrze płynie tak średnio 400. O, patrz, pies w kajaku płynie. 200? Tak, jest 200. Średnio 200. Gdyby wam zobaczył karbiany, to by pojedzie. Nie, że tam jest coś.